Okay. 7.15 czasu polskiego, 11 sierpnia Julian krypto, inflacja CPI tylko 8,5%. Po tej informacji Bitcoin strzela do góry, zaraz będziemy o tym mówić, dodatkowo indeks dolara, który spowalnia, czy Bitcoin w tym momencie odbije, a także fuzja testnetu sieci Girly ETH. W związku z tym rośnie ponad 6% w stosunku do Bitcoina, a także MakerDAO. Czy MakerDAO będzie miało kłopoty ze względu na to, że mają stosunkowo dużo USDC? Dodatkowo hotbit, który wstrzymuje wypłaty dla swoich użytkowników, a także analiza on chain, ale jeszcze przed analizą on chain, sprostowanie informacji z poprzedniego filmu odnośnie Kanga Exchange i. Ten setu, ile można było zarobić na tokenie Kanga Exchange, a także właśnie analiza on-chain górnicy, czy tutaj lokalna wyprzedaż górników, czy czekają nas teraz delikatne odreagowania ceny bitcoina w stosunku również do tego, że rezerwa bitcoina wzrosła niewiele, bo niewiele, ale czy w związku z tym będziemy mogli spodziewać się spadków, a jeżeli jeszcze powtrwają wzrosty, to jak długo potrwają wzrosty, gdzie tutaj mamy zlecenia, zlecenia na poziomie 24,900, 70 dosyć duża ściana sprzedażowa na ten moment widzę. Julian Krypto na Twitterze podsumowanie informacji w pigułce, podsumowanie również na kanale YouTube. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być właśnie z tymi informacjami na bieżąco, a także Twitter i przepraszam Telegram. Na Telegramie dodajemy updatey, onchain, analizy i podsumowania informacji ze świata. Zaczynamy teraz od Bitcoina, od CPI. Wczoraj mówiłem o tym, że ten CPI będzie ogłaszany, inflacja CPI będzie ogłaszana i Bitcoin wzrosły już do 24 600 dolarów, ponieważ ta inflacja CPI miała być nieco wyższa. I ona okazała się na poziomie tylko 8,5%, czyli mniejsza niż 9,1%, która była najwyższym miesięcznym wzrostem w poprzednim, e, posze, poprzednim kwartale od czterech dekad. Tak to wyglądało. Graliśmy pod to wydarzenie, informowaliśmy Was, że pod to wydarzenie będziemy grać właśnie o tej 14.30. Trzeba było tutaj oglądać informacje. Kolejna informacja to jest indeks dolara. Zwróćcie uwagę, jest bardzo, bardzo wysoko. RSI, stochastik RSI indeksu dolara również jest bardzo, bardzo wysoko. W tych momentach, gdy ten stochastik RSI był na tych poziomach, to były bardzo dobre momenty do tego, żeby zajmować swoją pozycję w Bitcoinie. Czy to będzie dobry moment, żeby zająć tę pozycję w Bitcoinie za jakiś czas? Czy ten moment właśnie się takim momentem okaże? Będziemy to analizować również w porównaniu do innych danych. Za chwilę przejdziemy do danych on-chain. A na ten moment zwróćcie uwagę, Ethereum wzrastał o 6% w stosunku do Bitcoina w ciągu 24 godzin ze względu właśnie na udaną sieć, udaną fuzję sieci testowej Girly, która jest ostatnim punktem przed merge'em mającym nastąpić około. 19 września. I ten merge Girly to właśnie jest ostatnia okazja dla użytkowników Ethereum, aby, aby upewnić się, że ich walidatory proof of stake są poprawnie skonfigurowane przed przejściem do mainnetu na Ethereum proof of stake. Natomiast MakerDAO może mieć kłopoty ze względu na to, że mają stosunkowo duże zabezpieczenie w USDC, prawie 33%. Jeden z portfeli MakerDAO został zidentyfikowany jako pula DAI Tornado. No, i teraz ta informacja właśnie odnośnie Tornado. Tornado Mixer 8 sierpnia, Circle, czyli zarządzający stablecoinem USDC, zamroził tokeny USDC należące do 38 adresów portfeli, znajdujących się na czarnej liście Departamentu Skarbu USA. I jeden właśnie z tych portfeli, tak jak wspomniałem wcześniej, został zidentyfikowany jako DAI Tornado Pool, no i to spowodowało zaniepokojenie wśród społeczności MakerDAO i tutaj być może oni będą potrzebowali ten swój algorytmiczny stablecoin zabezpieczyć w inny sposób, przenieść to zabezpieczenie do innego rodzaju zabezpieczenia, no i być może też za chwilę tutaj cena MakerDAO w stosunku do Bitcoina będzie zachowywać się spadkowo ze względu na taki strach, oczywiście to nie jest Rada inwestycyjna, pamiętajcie, każdy podejmuje decyzję samodzielnie, ale też było pytanie od was. Dlaczego analizuje altcoiny w stosunku do Bitcoina, a nie w stosunku do dolara? No prosta sprawa. To Bitcoin steruje całym rynkiem, to Bitcoin narzuca tutaj tempo. Jeżeli będziemy analizować altcoiny w stosunku do dolara, to będziemy widzieć. Tak naprawdę obraz bardzo zakrzywiony danego altcoina. Nie będziemy widzieć faktycznego zachowania danego altcoina, tylko zachowanie danego altcoina w stosunku do dolara oraz w stosunku do bitcoina. My chcemy obserwować zachowanie altcoina w stosunku do bitcoina, ponieważ to rzeczywiście pokazuje nam, co się dzieje na danym protokole. Kolejna informacja, Hotbit. Hotbit zawiesił wypłaty, wpłaty oraz handel na swojej platformie i tutaj jest bardzo niejasne. Określenie, dlaczego tak się zrobili, z tego względu, że jeden z ich byłych pracowników prowadził nieautoryzowany projekt i jest obecnie podejrzany o naruszenie prawa karnego. I na ten moment giełda nie podaje konkretnych szczegółów, co prawda zapewnia, że środki użytkowników pozostają bezpieczne, niemniej jednak nie widzę tutaj kolorowych dni dla chociażby tokena Hotbit, którym na ten moment ciężko jest. Spekulować na wzrosty właśnie ze względu na takie wydarzenie. Raczej tutaj obstawiam spadki takiego tokena. No i to jest kolejna, kolejna giełda kryptowalut, która w trakcie tej trwającej bezsy zawiesza wypłaty, kolejna firma. A dodatkowo informacja, sprostowanie. Komentowaliście tutaj, że w jednym z poprzednich materiałów odnośnie Satoshi Island źle policzyłem zyski z Kanga Exchange Token po pre saleu na ten secie. Fakt, zgadza się, źle policzyłem te profity i tutaj szapoba dla Was, że takie informacje wyciągacie i pokazujecie mi błędy. Natomiast w Satoshi Island token bardzo szybko został wyprzedany w ciągu 3 minut i 42 sekund po pre na ten secie. Bardzo szybka wyprzedaż. A przechodzimy teraz do informacji danych on-chain. Zwróćcie uwagę, górnicy nie wyprzedają się jakoś spektakularnie, ale jest tutaj niewielka wyprzedaż ze strony portfeli górników na portfele zewnętrzne. Być może, być może będzie to motorem do tego, aby te ceny bitcoina nieco zdampować. Zobaczymy. Niemniej jednak, jak widzicie, na ten moment... Ta wyprzedaże górników nie są tak naprawdę duże, one są na tych najniższych poziomach, gdzie na tych najniższych poziomach byliśmy również i w tym punkcie, i w tym punkcie to były momenty, gdy te poziomy jednak pomagały albo wyhamowywać te spadki powoli, albo jeszcze były na wzrostach czekalibyśmy tutaj na jakąś taką większą wyprzedaż górników więc być może jeszcze te wzrosty w takim dłuższym terminie dłuższym terminie czyli tydzień dwa mam na myśli teraz trzy być może te wzrosty jeszcze tutaj będą następować na Bitcoinie a o tych spadkach, o których mówiłem, to mówię raczej w interwale kilkudniowym. Natomiast zwróćcie również uwagę, Bitcoin cały czas rośnie, przyszedł do przodu już 24600, natomiast mieliśmy wzrost rezerwy na derywatywach, później ten wzrost rezerwy na derywatywach spadł, ale przeszły te Bitcoiny na spota i mamy teraz wzrost rezerwy na spocie, potencjalnie te Bitcoiny mogą zagrażać cenie Bitcoina i za chwilę być może ktoś sprzeda te Bitcoiny, powodując tym samym spadek ceny Bitcoina lub zatrzymanie po prostu wzrostów. Wzrosty natomiast mogą się zdecydowanie zatrzymać na poziomie 20 5000 dolarów z tego względu, że widzę tutaj dosyć dużą ścianę zakupową wcześniej na poziomie 24,940. Ale pamiętajcie też, że te ściany zakupowe się bardzo, bardzo dynamicznie zmieniają. Dlatego też należy ten order book, Max Data Order Book, analizować w czasie rzeczywistym na bieżąco. Ponieważ po prostu te ściany ktoś może sobie zlecenie przestawić w inną pozycję. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji tego kanału, a także o Twitterze, na którym dodajemy newsy podsumowania w pigułce oraz ankiety, a także o Telegramie. Na którym dodajemy informacje w sposób automatyczny, dane on-chain. Na kanale 2.1 takie informacje się pojawiają kilka razy dziennie. Na kanale 3.1 Tier 3 informacja o listingach, colorbot, który dzwoni na informację o tym, że dany coin ma mieć listing na giełdzie. Ok, na ten moment to by było. Tyle, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że te informacje są dla Was pomocne. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Hej!